Od pierwszej klasy podstawówki zacząłem łączyć i piłkę nożną, i akrobatykę, gdzie miałem powiedzmy o 16-17 trening w Bytomiu na Sząbierkach, a o 20 do 21 godzina na sali spędzona zawsze była. I to nie było obijanie, tylko praca tak naprawdę, i przygotowywałem się normalnie jako zawodnik do zawodów akrobatycznych. Sukcesy w tej akrobatyce miałem i to było takie naturalne, że moi rodzice mieli klub w Rudzie Śląskiej i w przedszkolu jeszcze tak naprawdę już zacząłem wtedy chodzić na salę i od dziecka na tej sali byłem. Teraz oceniając już po czasie, bo wtedy byłem wiadomo młody i nie doceniałem tego tak naprawdę, tak jak teraz, bo teraz to dla mnie to było bezcenne, że mogłem tak trenować i to, nie ukrywam, mi pomogło w piłce, bo gdzieś szybkość i zwinność to na pewno na tym się wytrenowała, to są to moje największe atuty teraz. Dużo widziałem sytuacji, gdzie piłkarz na przykład, nie wiem, skacząc do główki i lądując po prostu robi sobie kontuzję, no, albo upadając, no, coś sobie robi z ręką, no, dla mnie takie rzeczy to jest właśnie to, że nie są przygotowani dobrze tak ogólnorozwojowo. I zawsze miałem takie naturalne to, że po prostu wiedziałem, jak upaść, żeby mi się nic nie stało. Osiągnięcia były i rodzice są naprawdę wysportowani i to naprawdę od nich. I jestem dla nich tak wdzięczny, że potrafili mnie tak przygotować na to, że chcą mieć wysportowane dziecko i na pewno nie wiedzieli, że pójdzie to w kierunku piłki, bo myśleli, że pójdzie to w kierunku akrobatyki, to jest jasne. Tata nigdy nie był fanem piłki, a teraz jego podejście się no, bardzo, bardzo zmieniło, bo wie, że gram i teraz tak naprawdę każdy mecz i tak dalej to wie czasami lepiej niż ja, jakie są wyniki w naszej ekstraklasie. Gdzieś na ogródku była taka sytuacja, że grałem zawsze z dziadkiem, z bratem, gdzieś tą piłkę i mama gdzieś powiedziała to, czy chcesz się po prostu zapisać na piłkę nożną. Na początku tak naprawdę no, nikt się nie spodziewał, że tak wystrzelę, bo nie miałem talentu, nie miałem nic do tego, żadnych podstaw na początku nie było, że tak będę grał. Jak grom z jasnego nieba po prostu leciało, bo takie, nie wiem, czy Pan Bóg tak chciał, ale bardzo się z tego cieszę. Nie pamiętam, ile dokładnie może miałem lat, ale graliśmy bodajże z Andaluzją Piekary Śląskiej. Wchodziłem na drugą połowę i po prostu zagrałem taki fenomenalny mecz, że gdzieś na stronie Sząbierek tam jakiś rodzic prowadził i tam napisał taki wpis, że bardzo, bardzo dobrze zagrałem i tak dalej. I po tym właśnie sezonie takim dostałem takie odkrycie roku. No i myślę, że wtedy to ruszyło, nie? Wtedy to już potem cały czas grałem i gdzieś ten rozwój tak uwierzyłem, że bo był moment, że już chciałem skończyć, już nie chciało mi się grać w piłkę. Ale to był ten mecz i to był ten moment, gdzie uwierzyłem, że po prostu chyba to będę robił, nie? Górnik zawsze będę miał biało w sercu, bo gdzieś urodziłem się na takim osiedlu, że z sąsiadem tutaj chodziliśmy i na mecze i po prostu kibicowałem Górnikowi, bo to była naturalna kolej rzeczy. I na podwórku zawsze gdzieś ten Górnik, zawsze Górnik był w sercu. Wiadomo, że to też był taki moment, że Lech zdobywał mistrzostwo, a Górnik spadał do pierwszej ligi, gdzie też ta infrastruktura nie była na takim poziomie jak we Wronkach i musiałem wybrać na dobro swoje, a nie po prostu za tym, co nie wiem, kibicuję, co mam w sercu. Tylko musiałem patrzeć na swój rozwój i myślę, że na ten moment bardzo dobrze wybrałem. Zawsze będę miał takie zdanie, że na Śląsku są naprawdę utalentowani młodzi chłopcy, którzy po prostu mogą się czasami pogubić i nikt nie zauważy tego ich talentu i mogą zwątpić i pójść w inną stronę, na przykład tą kibicowską, gdzie naprawdę widziałem chłopaków, którzy mieli większy talent ode mnie, ale podążyli moim zdaniem złą drogą i nikt ich nie zauważył, nikt im nie zaufał i stracili to po prostu. Zawsze gdzieś byłem szybkim zawodnikiem i to był mój największy atut. No nie ma co ukrywać, że kiedyś tak naprawdę wygrało się zawsze, jak nie szło w meczu czy coś, to było rzuć na kamyka, nie? Także no, cieszę się z tego, że mam taką szybkość, ale myślę, że jeszcze można ją poprawić. Wydaje mi się, że bardzo szybko się regeneruję, bo
Wiadomo, były kryzysy też w meczach, gdzie czasami sił nie było, ale nie mam takiego czegoś, że w 90 minucie mnie łapią z jakiejś skurcze czy coś, czyli po prostu nie mogę dać takiego sprintu, jakiego chcę. Także ja jestem bardzo zadowolony, bo bardzo dobrze przepracowałem ten okres przygotowawczy i to, jaki ja postęp, bo myślę, że teraz zrobiłem w te pół roku ogromny postęp, jeśli chodzi o właśnie i trochę warunki fizyczne i te parametry, jeśli chodzi o wytrzymałość szybkościową. Także myślę, że w porównaniu tego, co jeszcze prezentowałem w rezerwach czy akademii, to teraz to wygląda naprawdę, naprawdę dobrze, ale wiem, że to trzeba jeszcze bardziej pielęgnować. Często w naszej lidze widzę zawodników, którzy robią po 12-13 km, wiadomo, ale to jest jednostajne tempo i ja w takim kierunku nie chcę iść, bo ja mam być zawodnikiem, który ma być i wytrzymały, i szybki, ale chodzi o to, żeby biegać szybko, zwolnić, szybko zwolnić a nie cały czas jednym tempem. Myślę, że jestem tutaj bardzo uniwersalnym zawodnikiem i nie mam problemu z tym, żeby szybko się do jakiejś pozycji zaadoptować, bo naprawdę zdarzały się mecze, gdzie mówię, grałem w środku pola, grałem na skrzydle, na dziewiątce, na boku obrony, także naprawdę myślę, że jestem bardzo uniwersalnym zawodnikiem. Mi się wydaje, że w tym meczu z Krakowią zabrakło do mnie tego doskoku, no, za dużo tam zostawiałem miejsca skrzydłowemu i to jest to, co musiałem od razu skorygować na mecz z Lechią i to w tym meczu z Lechią mi się wydaje, że mi się udało, bo wiadomo, że jestem ofensywnym zawodnikiem, ale to mi nic nie tłumaczy, że nie może mnie zawodnik 2-3 razy objechać na początku meczu. Dlatego ten doskok do zawodnika nie był na takim poziomie, jakim sobie wyobrażałem. Najbardziej interesuje się jedzeniem i spaniem chyba, bo to mi najlepiej wychodzi i to uwielbiam po prostu tak naprawdę. No nie no, tak mówiąc, no to wiadomo, no jeszcze mam szkołę, jeszcze tak naprawdę półtora roku do tej matury, muszę się też skupić na tym. No, przychodzą tutaj, mam indywidualny tok nauczania. Także nic tylko z tego korzystać, bo gdzieś tą maturę tak naprawdę no, trzeba zdać. I to jest też mój cel, nie ukrywam, jeśli chodzi o moje życie, bo gdzieś kariera jest krótka i trzeba te wykształcenie mieć. No, zobaczymy, co będzie dalej, ale teraz moim celem jest matura, a po maturze zobaczymy. Będę nad tym myślał, ale myślę, że gdzieś też na te studia będę chciał pójść, jeszcze nie wiem na co, ale myślę, że to też będzie mój cel.